Dzień dobry, witam dzisiaj wszystkich na polu. Patrzcie, co się dzieje, jakie zielsko. Tutaj byłem, kosiłem kosą, bo była taka trawa wielka, mniej więcej gdzieś, no tak jak trzymam kamerę dotąd. Widzicie, ile tu jest wody, cała rurka, jeszcze tu kawałek. Dotąd było zielsko takie wielkie. I belka, jak będę pryskał, by tego nie złapała, bo by się złożyła. Kosiłem to ręczną kosą. Tutaj też już w międzyrzędziu jest okropna trawa. Przez dwa tygodnie tak, znaczy nie, przepraszam, przez trzy tygodnie tak urosła. Trzy tygodnie temu było koszone. A przyjechałem tutaj dzisiaj podwiązać parę drzewek. Jednego tutaj takiego delikwenta, on co się położył od ciężaru jabłek. Pierwszy raz ma, będzie miał owoce w tym roku, to jest Libul. Jak dobrze pamiętam. To jest, trochę wygląda jak Libul. I musimy go podeprzeć. I tu jeszcze parę tych innych. One są nie na takiej podkładce kupione, jak powinny być. I zobaczcie, jak się czubki tutaj im kładą. Ale boję się, że wziąłem, mam za krótkie kije. Bo nie miałem nic dłuższego. Wziąłem to, co było z domu. Jak nie, to trudno. Zostaną tak, a najwyżej się cięciem jakoś się wyprostuje. Bo też podostawały właśnie jabłuszek. O! Mszyce to jest jak nie wiem co. No i się chylam, no. Muszę jeszcze opryskać też. Trochę jest teraz między deszczami, bo zapowiadają na jutro chyba i padało wczoraj. Nie, przedwczoraj padało, tak dosyć, dosyć. No to się opryska. Trzeba będzie jeszcze raz na tą mszycę, może to coś pomoże. No zobaczcie, jak tu jest okropnie zjedzona. Na wiśniach powiem szczerze, że nie ma, ale na jabłkach, no to zobaczcie, no to jest coś okropnego. To poradzi się na to. Nic się na to nie poradzi. Wziąłem siekierę, najpierw sobie obciosamy tego kija, żeby się nam łatwiej zbił. Tylko nie mam jak tutaj kamery zainstalować, bo sobie nie wziąłem statywu. Spróbujemy tak. Jakoś. Coś widzicie? Coś tam widzicie? O, ale spróchnialec. O kurde. Daj to spokój. Nic się tu nie wykombinuje innego. Musi być tak, chociaż dobre i tyle. No będzie łatwiej go wbić. On i tak jest krzywulec. To jest taki stary, się był oskurowany. Miał być na kij chyba do grabków. Ale tak sobie został zapomniany i teraz się w końcu nam przyda. Jedną ręką to go nie włożę. Kask się idealnie sprawdza na statyw do kamery. Więc wbijamy. O, nawet ładnie rękoma weszło. A teraz mi się nie obrócisz. O, obróci się ładnie. Jest wykrzywiony. Nie chcę, żeby się był wykrzywiony w drugą stronę, co drzewko jest. I teraz tak. Żeby nic nie marnować, nic nie wyrzucać. No jakąś starą wstążeczkę, tam mam w torebce jeszcze sznurówki od butów i kawałek dętki od rowera, starej, niepotrzebnej, wyciętej. Obkładamy sobie tutaj ładnie w miejscu, gdzie będziemy tam ją wiązać, to drzewko, żeby nie obcierało się bezpośrednio sznurek, żeby się nie wcinało sznurek w drzewko. Tak? Przyłapiemy z dwóch, no nie z dwóch stron, tylko przyłapiemy na dole trochę do tego kija, żeby się drzewko prostowało, w miarę stabilnie stało. I przyłapiemy albo jeszcze tylko na górze, albo jeszcze po środku. Teraz zobaczymy, jak to wyjdzie. No, już patrzymy. W miarę jest prosto. I teraz tak, jakbyśmy przyładowali go tu, po środku też, bo będą te jabłka ciągnęły, wiecie? Przydało z drugiej strony jakoś, ale nie mam wyjścia. Muszę to zrobić tak, idę po sznurek. Wyszło mniej więcej tak, trochę jest już prościej. Na pewno przynajmniej nie leży na ziemi. Ładnie zabezpieczone. Sznureczkami, tu jeszcze poprawimy tylko wiązadło zaraz. Wiązanie i będzie dobrze. Jak się będzie bardzo później chyliło, to się poprawi. Na razie niech się chociaż troszkę prostuje.
Muszę się wsunąć skuterem i drzewem. Drzewo trzyma kamerę, skuter trzyma mnie. Mam nadzieję, że nie zlecę. Dobrze. No, będzie dobrze. Byleby tylko utrzymało to. To będzie luks. A i powiem wam, że przywiązałem to, ale nie podoba mi się. Za krótki ten kołek. Kołek się wygiął. No trochę ten czubek jest prościejszy, to zawsze coś. No nic, nie, samymi sukcesami się żyje, nie? Jadę jeszcze tam, mam jedno drzewko takie małe do podwiązania, to akurat ten krótszy kołek jeden wykorzystam. I tyle, a zresztą się będzie coś kombinować. Ale na pocieszenie teraz będzie bonus. Jeszcze taki jeden patent. Tutaj miałem taką sytuację, że musiałem ten czubek przywiązać tak lżej, bo żeby był w miarę prosto. To żeby nam ta dętka nie spadła, to nie wkładałem sznurka na nią, tylko w środek włożyłem. O, to taki patent, a teraz już bonus.